przyroda budzi się do życia, a my też powinniśmy ogarnąć nasz tryb życia pod kątem wiosny, pod kątem rozwijającej się przyrody. Jesteśmy częścią tej przyrody, jesteśmy stworzeniem biologicznym, w związku z tym w nas też soki żywiej na wiosnę krążą. I w tym celu powinniśmy się przygotować odpowiednio do naszej akcji budzenia się do życia na wiosnę. Stąd nasza promocja prozdrowotnych zachowań, zwrócenia uwagi na profilaktykę rozwoju schorzeń przewlekłych, takich, które zbierają niestety żniwo w populacji, a mianowicie choroby nadciśnieniowej i cukrzycy. Poza tym powinniśmy też zwrócić uwagę na profilaktykę w tym celu, aby te choroby nie rozwijały się dalej, a mianowicie przede wszystkim chodzi o zaktywizowanie naszej aktywności fizycznej i dbanie o prawidłową masę ciała. Wpływ masażu jest taki, że działa na cały organizm, na wszystkie układy. Poprzez układ nerwowy, układ krążenia, układ hormonalny, na skórę, na mięśnie, na wszystkie tkanki, prawda? Jest pośredni wpływ tego, co wykonuje masażysta. Poprzez działanie mechaniczne rękami wpływamy na receptory, które są w skórze, które potem pobudzają układ nerwowy. Układ nerwowy włącza wszystkie inne układy do działania w organizmie człowieka, pobudza pracę narządów, masaż świetnie działa na skórę człowieka i tak dalej, i tak dalej. W trakcie tej akcji dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenia poziomu cukru we krwi i informujemy pacjentów o zasadach prawidłowego trybu życia, sposobach odżywiania się i w zalecanej aktywności fizycznej. Jednocześnie proponujemy, no bo wiadomo, że akcja trwa, była przedwczoraj, trwa dzisiaj, nie wszyscy będą w stanie skorzystać z tej akcji, jednocześnie proponujemy zgłaszanie się do nas do przychodni w celu uzyskania informacji dla tych osób, które nie były w stanie uczestniczyć w tej akcji. Każdy masaż ma działanie lecznicze, każdy. Jaki by nie był, czy to będziecie go sobie robić sami w domu, czy będzie robiony przez kogoś innego, zawsze to będzie efekt dobroczynny dla organizmu. I w naszej przychodni możecie skorzystać z takiego masażu, można przyjść, zapytać i spróbować. I wtedy samemu się przekonacie, jak to działa i jaki ma wpływ na dalsze wasze życie. Przychodnia mieści się na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Kolegium Jana Pawła na parterze. Wejście jest koło portierni. Czynna jest od godziny 8 do 18, od poniedziałku do piątku, a w sobotę zapraszamy również do stomatologów od godziny 8 do godziny 14.